Kochani bracia i siostry, liturgia Wielkiego Postu, poszczególne niedziele prowadzą nas w wędrówce na Świętą Górę Paschy, na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Tydzień temu byliśmy razem z Chrystusem na pustyni. Uczyliśmy się od Chrystusa, że ze złem, z szatanem się nie dyskutuje. Nie podejmuje się dialogu, ale Chrystus dał nam bardzo silny oręż do zwalczania pokus złego ducha. To Słowo Boże. Jezus na każdą pokusę odpowiadał Słowem Bożym. Spraw, aby te kamienie stały się chlebem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Dzisiaj, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, jesteśmy razem z Chrystusem na Górze Przemienienia. Ten fragment, ta perykopa, którą Kościół dzisiaj daje nam do rozważenia, jest poprzedzona wydarzeniem, kiedy Jezus pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, i potem pyta uczniów, apostołów, za kogo wy mnie uważacie. Święty Piotr odpowiada, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus potem mówi o tym, że musimy iść do Jerozolimy, że tam Syn Boży będzie oskarżony, że tam Syn Boży zostanie skazany, że poniesie mękę i śmierć na krzyżu. Pamiętamy, że święty Piotr mówi, nie daj Boże, żeby to przyszło na Ciebie. A Jezus odpowiada bardzo mocno, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Piotr jeszcze nie rozumie. Jezus bierze po 6 dniach, po tamtym wydarzeniu, tych szczególnych apostołów, Piotra, Jakuba i jego brata Jana, i prowadzi ich na górę, którą my dzisiaj nazywamy Górą Przemienienia. I tam ukazuje im swoje bóstwo. Ale zobaczcie to, co jest też niezwykłego, że kiedy oni wpatrują się w to jaśniejące oblicze Bożego Syna, słychać głos Ojca, słyszą wyraźnie głos Ojca. Co mówi Ojciec? To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Co to znaczy? To znaczy znowu Bóg daje nam, przypomina nam o konieczności słuchania Słowa Bożego. Zobaczcie, w tym dzisiejszym szumie, przeróżnym szumie, w tych różnych pomysłach na życie, niektórych niezwykle szalonych pomysłach na życie, Bóg mówi do nas, Jego słuchajcie. Słuchajcie Słowa Bożego. Święty Paweł Apostoł w liście do swojego umiłowanego ucznia, do Tymoteusza, kiedy mówi, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą, na końcu tego czytania mówi w ten sposób, ukazana zaś została ona, łaska Boża, przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło na Ewangelię, przez Ewangelię. Zobaczcie, pierwsze dwie niedziele koncentrują nas na tym słuchaniu Słowa Bożego, to wyzwanie, aby słuchać Słowa Bożego. Żywe jest to Słowo i skuteczne, które przenika do szpiku kości. Takie jest Słowo Boże. I za chwilę w kolejne niedziele, czyli trzecia, czwarta i piąta, zobaczymy skuteczność Słowa Bożego. Trzecia niedziela, spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakubowej. Jezus mówi, że jest źródłem wody żywej, że ten, kto będzie pił tę wodę, już nie będzie pragnął.
nie będzie już odczuwał więcej pragnienia. Czwarta niedziela to uzdrowienie człowieka niewidomego od urodzenia. Jezus objawia się jako światło świata, jako ten, który oświeca każdego człowieka. I zobaczcie, dzisiaj w tym świecie takiego zamętu, gdy chodzi o wiarę, dzieją się takie rzeczy, że jedni odchodzą zaślepieni różnymi szalonymi pomysłami na życie, a drudzy odzyskują wzrok, bo przychodzą po latach, kiedy nie praktykowali wiary, kiedy byli wrogo nastawieni przeciwko Panu Bogu i przychodzą i mówią: proszę księdza, nie da się inaczej żyć w tym świecie, jak tylko z Panem Bogiem. Po latach różnego poszukiwania wracają właśnie do Boga, odkrywają Boga, doświadczają tego, że On jest światłością świata. I piąta niedziela Wielkiego Postu. Jezus, który wskrzesza swojego przyjaciela Łazarza. Jezus, który jest życiem i zmartwychwstaniem naszym. Nie ma głębszego celu w życiu, jak właśnie życie z Jezusem i otwarcie się na wieczność. Popatrzcie na tę katedrę. Fundowana w roku 1000 przez Bolesława Chrobrego. Całe pokolenia, które tutaj żyły, wznosiły tę katedrę, upiększały tę katedrę, wykonywali to dzieło, a sensem budowania tej katedry była odpowiedź na miłość Pana Boga. Nasza katedra może nie jest jakaś niezwykle bogata, ale są przecież takie kościoły, gdzie myślę w tej chwili chociażby o katedrze w Mediolanie, budowana przez całe stulecia. I kto zna tę katedrę, to wie, że ta fasada tej katedry, to co widzimy na zewnątrz, jest niezwykle koronkowe. I tam jest setki figurek, których z dołu nie widać. One są niewidoczne. Dopiero jak się wejdzie na dach, jak się idzie na dach, to dopiero widać w tych koronkowych wieżyczkach figurki świętych i nie tylko świętych. Po co robić takie rzeczy, których nie widać z dołu? Dla kogo to robić? Bo ludzie mieli przekonanie, że Pan Bóg widzi. Że Pan Bóg widzi. Pan Bóg patrzy. I stąd właśnie starali się z miłości do Pana Boga zrobić to wszystko jak najlepiej. Słowo Boże. Słuchać Słowa Bożego. To, które znajdujemy w Piśmie Świętym, w Księdze Życia. Słowo, które jest źródłem wody żywej. Słowo, które jest światłością oświecającą każdego człowieka. Słowo, które jest naszym życiem i zmartwychwstaniem. I pozwólcie jeszcze na taki maleńki marginesik. Nieprzypadkowo jesteśmy w katedrze, która jest orientowana na wschód. Nieprzypadkowo, to nie był przypadek, że ambony zbudowano z tej strony, tu gdzie Państwo siedzicie. Że nie postawiono jej z tamtej strony. Tam na końcu nawy północnej jest chrzcielnica. A po stronie południowej jest ambona. Twoje światło, Twoje słowo jest światłem na ścieżkach mojego życia. Z ciemności, z mroku przechodzi się do światła. Na południu jest najwięcej światła. Dlatego właśnie ta symbolika niezwykle ważna. Przeżywamy dzisiaj, jak każdego roku, w katedrze wrocławskiej Święto Polaków spod znaku rodła. Przypomnijmy te prawdy, które zostały ogłoszone, które zostały proklamowane przez naszych przodków na Kongresie Polaków w Berlinie 6 marca 1938 roku, 85 lat temu. Jesteśmy Polakami.
Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle. 85 lat temu w Berlinie, nie w Warszawie, w Berlinie, na emigracji, ci Polacy, którzy tam mieszkali, ogłaszają właśnie te prawdy Polaków spod znaku rodła. Byliście przed chwilą przy kościele świętego Marcina, ale we Wrocławiu pierwszym kościołem, tak można powiedzieć, nie sięgamy czasów średniowiecza, ale wtedy, kiedy te ziemie najpierw stały się ziemiami pod władzą czeską, a potem pod władzą niemiecką, mówiąc współczesnym językiem, to kościołem, pierwszym kościołem dla Polaków był kościół Świętego Krzyża. Tam nie tylko ze względu na Mikołaja Kopernika, który był kanonikiem kolegiaty Świętego Krzyża, to dużo jeszcze wcześniej, ale ze względu na to, że społeczność polska była tak liczna, że potrzebowała tak dużego kościoła. Potem, kiedy się ta społeczność zmniejszyła, przeszła do kościoła Świętego Marcina. Ale zobaczcie, tych pięć prawd, one są niezwykle aktualne dzisiaj. One są niezwykle aktualne dzisiaj. Jesteśmy Polakami. To jest nasze dziedzictwo. To jest nasz skarb. I popatrzcie, ten, który zna swoją historię, który zna swoją literaturę, który zna swoją kulturę, nie będzie się nigdy tego wstydził. Tego, co jest polskie. I co więcej, będzie potrafił uszanować inne kultury. Przykładem Jan Paweł II. On nigdy nie wyrzekł się swojej tożsamości, polskiej tożsamości. On nigdy nie wyrzekł się tego, że jest Polakiem, ale zachowując swoją tożsamość, potrafił uszanować inne kultury, inne tradycje. Jego podróże apostolskie o tym bardzo jasno świadczą. Jak bardzo ważne jest to, żeby nie być ignorantem i żeby nie popadać w pokusę wstydzenia się bycia Polakiem. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Nasza kultura, nasza tożsamość jest związana z chrześcijaństwem. Jest związana z Kościołem katolickim. Czy ktoś tego chce, czy ktoś tego nie chce? No taka jest historia. I zobaczcie, to jest ogromne dziedzictwo, bo to dziedzictwo opiera się na przykazaniu miłości Boga i przykazaniu miłości drugiego człowieka. To jest fundament. Na tym fundamencie wyrosła nasza kultura. Cała literatura, cała sztuka. Czas, kiedy przestaliśmy istnieć na mapach Europy, to było odniesienie się do wiary. To wiara potrafiła nam przetrwać. To również czasy II wojny światowej. To wiara potrafiła przetrwać ten niezwykle trudny, piekielny czas, który przeżywali nasi rodzice, nasi dziadkowie. Polak Polakowi bratem. Jakie to bardzo ważne, żebyśmy potrafili rzeczywiście na co dzień tacy być dla siebie, żebyśmy nie byli dla siebie obojętni, żebyśmy nie byli do siebie wrogo nastawieni. Tak, mamy różne poglądy, różne zapatrywania. Zobaczcie, tak się zarzuca dzisiaj Kościołowi katolickiemu, że angażuje się politycznie, że jest za taką czy za inną partią, ale kiedy wchodziliście do katedry, czy ktoś sprawdza wasze legitymacje? Czy ktoś pyta was, jakiej jesteś opcji? A gdybyśmy tak zapytali, no to by było tak, jak jest w sondażach. Jedni za tymi, drudzy za tamtymi, jeszcze inni za kimś innym. Ale tu jesteśmy jednością. Polak Polakowi bratem. Patrzymy na ołtarz świętego Jana Chrzciciela w katedrze wrocławskiej, główny ołtarz Fundacji Biskupa Jelina.
to czasy Niemców. Biskup Jerin był Szwabem, ze Szwabii pochodził, fundował ten ołtarz. Jesteśmy w czasach mniej więcej 50 lat po wybuchu reformacji. Kościół przeżywa straszne rozdarcie. Na tych ziemiach przy Kościele katolickim pozostał Ostrów Tumski we Wrocławiu, Nysa, Racibórz i jeszcze niektóre dobra biskupie. A tak było wszystko protestanckie. I biskup katolicki idzie do twórców będących tutaj we Wrocławiu, do Paula Nitzscha i Bartolomeusa Fichtenbergera, którzy byli luteranami, protestantami. I ich prosi o ołtarz dla katolickiej katedry. I oni ten ołtarz wykonują. I od 2019 roku znowu na ten ołtarz możemy patrzeć. To, co było ważne, byli tak bardzo poróżnieni, gdy chodzi o sprawy wiary, ale potrafili z sobą rozmawiać. I to jest dla nas wzór naszego postępowania. To jest właśnie to. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Jakie to niezwykle ważne, by żyć dla, nie dla siebie, dla własnych interesów. Dlatego, żeby, nie wiem, bogacić się, żeby na wierzchu były moje ambicje. Ale właśnie umiłowanie ojczyzny i moje życie, to co robię, proste rzeczy czasami, zwykłe proste rzeczy, właśnie z miłości do ojczyzny. I w końcu Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. To nie znaczy, że nie wolno poruszać tematów, które są trudne, które są też trudne w naszej historii. Ale tak jak w rodzinie, nie ma tak, że każdy z nas jest idealny. Dla małych dzieci pamiętamy, jak byliśmy maleńcy, rodzice byli jak Pan Bóg. Wszechwiedzący, wszechmogący. A potem, kiedy dorastaliśmy przed czas pewnego kryzysu, kiedy zauważaliśmy, że ci nasi rodzice też popełniają błędy. Przeżywaliśmy z tego powodu jakieś różne kryzysy. Ale ostatecznie mama pozostała mamą i tato pozostał tatą. I z wdzięcznością się do nich odnosimy. Nie ma tak, że historia jest jednokolorowa albo dwukolorowa. Są różne barwy, różne odcienie. Są też te momenty trudne. Ale niezwykle ważne jest to, że kiedy nawet o tych momentach mówimy, bo o nich trzeba też mówić, to mówimy z miłością. Z miłością do matki, bo nam zależy na tej matce, jaką jest nasza ojczyzna. Niech właśnie to święto, które przeżywamy, pozwala nam trwać w tym, co jest rzeczywiście wartościowe. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Warto sobie postawić pytanie, jak wywiązujemy się również z tej prawdy? Jak przekazujemy wiarę naszym dzieciom? Czy nam na tym zależy? Czy żeśmy sobie już dali spokój? Bo tak jest nowocześnie, bez Pana Boga, bo są inne czasy, bo gdzieś tam Pan Bóg na obrzeżach albo poza marginesem, no bo to są inne czasy, bo to jest tak inaczej niż dotychczas. Nie chcemy się tutaj jakoś straszyć, szukać jakiejś zemsty, ale Pan Bóg się zawsze o swoje upomni. Co to znaczy? To znaczy upomni się o swoją miłość. Ukochałem Cię miłością odwieczną. Jesteś mój na zawsze. Amen.